serdecznie każdego widza. Z tej strony Bartul, zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj wykonamy zadanie dziady. Spotka się z guślarzem w kamiennym kręgu na kołomnicy o północy. Więc powolutku będziemy tam zmierzać. Co to jest? Staw krew. Tutaj po drodze jeszcze zaczepimy o jeden punkt. Oj, 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 ukryty skarb, proszę. Będziemy walczyć z bandytami. Desert. Weźmy czary. Trafił. Ustrój jest, a to przywódca. Przywódca ma tarczę skubania. Tak to się nie będziemy bawić, panie deserter. Kurde, jak go podejść? Co, spróbujmy uderzenia kinetycznego. Ale to nic nie daje. Może coś innego wpływa na umysł. Może to zadziała. Dużo tam tych łuczników jest. Podejdzie tutaj ten typ. Ech, przepraszam. Kurde, jaki wytrzymały skurczyby. Dobra, wreszcie padł. Łatwo jeszcze tego typa. Pozbierajmy wszystko, co tutaj nam zostało. Poczekajcie, mamy zapiski rozbójnika. To jest związane z questem jakimś. Przedmiot fabularny. Ciekawe. Umarli się nie bronią. Czyli mamy jakieś zadanie. Zaraz to sprawdzimy. Ale to jest chyba tylko poszukiwania. Kurde. Skarb w katakumbach. Dobra, jak już tu jesteśmy, to czemu by nie wykonać zadania? Aj, żona mi tu chodzi, przeszkadza, aj. Dobra, już gramy dalej. A to wywaliłem. Dobra, szukajmy tego skarbu w katakumbach. Oczywiście mogłem te beczki rozwalić wcześniej. Ja pierdzielę. Kolejni dezerterzy. Okej, czyżby to był ten skarb? Użyto klucz do otwarcia. Onej przeciwko przeklętym. Ultimatum. Rękawice myśliwskie. Matku i córku.
Ile tych rzeczy tutaj było. Ja sobie muszę trochę po rzeczy powywalać. Broń stalowa, ale niestety słaba. Jeżeli chodzi o oczywiście o obrażenia. A, nie to. Chciałem tego wyrzucać, tylko to. Tu jeszcze nam wypadły buty i rękawice, ale to jest słabe. Dobra. Kontynuujemy naszą podróż. Kurwa, tu gryf lata? Matko i córku. Aktywowało mi się zadanie. Kurczę, mamy 4 punkty. 8 poziom. Aby odblokować, wydaj 2 punkty. Aha. Dobra, to wydamy. Aktywuję tą pamięć mięśniową. Coś mi się chyba nie. Dlaczego ja nie mogę aktywować tej umiejętności? Ulepsz, przepraszam. Chyba dzięki temu awansowaliśmy do kolejnego segmentu umiejętności. Precyzyjne cięcia. Zwiększa szansę na trafienie krytyczne szybkich ataków o 2% i ich obrażenia krytyczne o 15%. Okej, to sobie tutaj damy. O jednym punkcie. Dobra. Czas na gryfa. Co to kuźwa było? Jednym hitem je załatwił. Ajajajajaj. W takim razie z tym gryfem nie będziemy walczyć. Otóż to jest bardzo na wysoki poziom ma. Nie będę wywalczył. Nie zdążyłem zauważyć, ale chyba miał 15 poziom. Okej, udało się uciec. Tempo, tempo! Ej, chyba za nami leci jeszcze, bo słyszę. Czas na zadanie. Niestety będziemy musieli tam przepłynąć w pław. Nie mamy tutaj żadnego statku, żadnej łajby. Więc trudno się mówi. To płyniemy, panie Wiedźmin. Na dziady. Jak to w jakimś filmie komentarz był. Dziady są wokół nas. Nie musimy czytać dziadów. Czemu ta wyspa jest taka mroczna? O kurde, co tu się działo? O cholera. Co to za modły? Jakieś sekta. Zaczekaj jeszcze. A, ja muszę o północy tutaj przyjść, przepraszam. Użyjemy medytacji. W takim razie. O północy. O północy na grobowcu.
Witaj. W samą porę. Ludzie, oto jest ten, który będzie nas chronił. Nie lękajcie się. Wnet zaczniemy wołać zbłąkane dusze. Waszą rzeczą jest bronić nas przed tymi, którym nijak pomóc nie można. Musicie utrzymać złe stworzenia z dala, dopóki guślarz nie skończy dziadów. Zaczynaj. Nie pozwólcie naruszyć kręgu i nie dajcie nas pokrzywdzić. Okej, będę się starał, żeby wam się krzywda nie stała. Czym jest życie, sami wiecie. Krótką ręką na tym świecie. To, co po nim następuje, każdy z nas sam nie czuje. Zaraz zjawią się przodkowie. Co ich dręczy, każdy powie. Czy gotowiście na swady? Burza psiakę. Przybywajcie, już czekamy. Zaczynajmy tedy, dziady. Psia krew. Czekajcie, bo to ktoś się... Kto z was wiecznym błądzi szlakiem, nie opuścił tego świata. Tego lekkim, jasnym znakiem przyzywamy. Zaczynamy. A to jest... Baba wodna. A? Czy się mylę? Dobrze słyszę? Duch przerywa nocy ciszę. Niechaj kądziel płonie w żarze. Niechaj duch się nam ukaże. Niechaj duch zabierze głos. Wnet poznamy ducha los. Matko, co to za duch? Kim jesteś? On wie. Mam go przegnać? Nie. Przyszedłem po ciebie, ojcobójco. Odejdź, siło nieczysta. Zaklinam cię światłem wiecznego ognia. A to kto to jest? Natychmiast przerwijcie tę ohydę. Kiedy mus nam pomóc zbłąkanym duszom? Milcz! Nie będę tolerował nekromancji. Pomóżcie! Zostawcie tych ludzi w spokoju, to nie moja sprawa. Odejdźcie stąd, zakłócacie święto. Ci ludzie praktykują czarną magię i niepokoją zmarłych. Nie możemy na to pozwolić. Aj. Nie masz pojęcia o ich zwyczajach. Szykuje się walka. Brać go, a ludzi rozpędzić! Ludzie! Nikt nie rusza na miejscu! Źle się stało. Źle. Biada nam. Krew splamiła uświęconą ziemię. Ale nie wolno przerwać tego, co zaczęte. W czym szkodzi przelanie krwi? Krąg został zbrukany. Zejdą się te, które łakną ludzkiej posoki. Jak bogowie pozwolą, nie będzie ich wiele i guślarzowi uda się skończyć. Dobra, kontynuujemy to. Jeśli chcesz kontynuować, to jestem gotowy. Ludzie, trzeba dokończyć dziady. Szykujcie się. Przyzywamy, zaklinamy, duszę każdą przebadamy. Ciemno wszędzie. O, wszędzie, co to będzie, co to będzie. Coś i krzemrze, coś i piska, ktoś się zbliża do ogniska. Ciemno wszędzie, ucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Upiory! Przywięta ziemia została zbrukana krwią, jednak nie dokończymy rytuału. Ludzie, ratujcie się, uciekajcie, komu życie miłe. Ho,
jakoś łamać. Jeszcze chcę oberwać. Wszystko stracone. Łowcy czarownic musieli dowiedzieć się o dziadach od chłopów. Ten upiór, którego przepędzili, to był duch twojego ojca, prawda? Groził, że wróci i pewnie dotrzyma słowa. Guślarz nie boi się starego Jamroza. Upiór nazwał cię ojcobójcą. Miał rację? Miał. Żeby ci pomóc, muszę wiedzieć wszystko. Dlaczego zabiłeś ojca? Guślarz nie chce o tym mówić. Sam sobie nie poradzisz. Przecież widzę, że się boisz. Upiór będzie miał nad tobą władzę. Przegnam go, ale muszę wiedzieć, gdzie został pochowany. Prawdopodobnie ciało nie rozpadło się w proch i jest jego łącznikiem ze światem żywych. Jamroz leży w bagnie. Poszukam ciała i zobaczę, co da się zrobić. Okej. Sporo punktów doświadczenia. To taką misję łatwą. Jeszcze to pozbieramy. Te składniki. Przyda się, nie przyda. Zawsze można nawet sprzedać. Zgadza się. Tutaj przeciążona postać, musimy ją wywalić te... O, miecz mistrzowski. Kurde, inwentory, panie, załóż. Słabiutki. Dobra, kontynuujemy tą misję oczywiście. Muszę się udać aż tutaj, o cholera. Kawał drogi przed nami. Ale tutaj mamy łódkę, więc popłyniemy. Dobra. 1050 stóp przed nami. O północy, na kłomnicy. Strach się bać. Małe fukt. Widzieliście, ile miałem życia? Co w nim? Półmilimetrowy pasek. Dobra, lecimy dalej. Tutaj chyba nie ma szybkiej podróży. Bo tutaj jeszcze nie odkryliśmy nic. Dobra, to lecimy na ten statek. A i B. Pijany jest. Po pijaku się nie pływa. Panie Wiedźmie, się nie pływa się po pijaku. Czekajcie, gdzie ta łódka jest. Tutaj chyba jest koniec. Pizza ster.
Pływamy. Lewy shift. Płyn szybciej. Ogień, lecimy. Kawał drogi przed nami, z tego co widzę, jeszcze 700 stóp. Druga godzina jest. Tam jakiś kolejny statek opuszczony. Dobra, prawie jesteśmy na miejscu. Szybciej się płynąć nie da. Tam ktoś pływa pod wodą. Ciekawe. O kuźwa, 19 poziom goś ma. 15. Shit. To jaki żart. Na 15 poziomie to ja nie mam szans. Jeszcze gniazdo potworów. Dobra, dobra. Czego nie mogę zapisać w tym momencie gry? Siódmy poziom na szczęście. Użyjmy zmysłu. To coś jest, dobra. Bagno zakonserwowało zwłoki Jamroza. Guślarz roztrzaskał mu głowę. Muszę spalić to ciało, żeby upiór odszedł. Dobra, weźmy tak i gnij. Odejdź ze świata żywych i nigdy nie wracaj. Dobra, teraz musimy chyba wrócić. Gdzie co, coś tu jest. Życie miłe! Coś od nas chce? Dobra. Gadajmy z typem. Panie, uważajcie, bo na bagnach potwór siedzi. Kto we mgłę wejdzie, już domu nie zobaczy. Powiedz coś jeszcze o tym potworze. Sam go jeno raz widziałem, a i to z dala. Wpierw myślałem, że to człek. Ale jak się obrócił, zobaczyłem, że ślepia mu goreją jak węgle, a paszczę ma pełną kłów. Humanoid, lunarny tryb życia. Kiedy zaczął atakować? Z tydzień temu. Wtedy Wojbor zaginął. Niestek i Tomił poszli go szukać. Też nie wrócili. Ja się bojałem. Teraz nikt już na bagna nie chodzi, obóz stoi pusty, a tam taki torf jest, panie. Czarny jak smoła, tłuściutki i na opał dobry, i na... Pasjonujące, ale wróćmy do rzeczy. Mogę pomóc, za opłatą. Się rozumie, za darmo przecie nawet wół pługa nie ciągnie. Obawiam się, że jestem bardziej wymagający niż wół. Ile konkretnie jesteś gotów zapłacić? Targujmy się trochę. 280. Oj, dużo sobie śpiewacie za usługi, mistrzu. Ale niechaj będzie. Zgadzam się.
Za darmo nie będę robił. Dobrze, to biorę się do roboty. Gdzie szukać tego potwora? Zacznijcie na południe stąd. Tylko uważajcie, bo nad tymi moczarami wisi teraz jakieś morowe powietrze. Szczypie w oczy, drapie w gardło. Ale tak, że udusić się idzie. Zadanie potwór z bagien zostawimy na inny odcinek. Sobie tylko zobaczę na mapie. Tutaj generalnie jest jeszcze quest główny. Potwór z bagien, 12 poziom. Mamy dopiero 9, więc sobie to tak... O, niedaleko, ale... Musimy troszkę zlevelować postać. Dokończmy to zadanie dziady. Szkoda, że tutaj nie ma jakichś szybkich podróży. Chyba, że jest, a ja o tym nie wiem. Płynę z powrotem. O cholera. Kawał drogi. Ja, moi drodzy, to przyspieszę. Już prawie jesteśmy na miejscu, więc udajemy się do guślarza. Zobaczymy, co nam powie. Jak się ten quest zakończy. Czy jeszcze będziemy musieli coś wykonać? Czy to tyle? Biały wilk, mądry wilk. Czego wam trzeba? Ludzie z wioski często cię odwiedzają? A, no jak ktoś sprawę ma, to przychodzi. A z czym przychodzą? Jak kto się chce ze zmarłym pogodzić, bo go nawiedza. Ale wtedy trzeba do dziadów czekać. Albo jak się komu jakiś zły duch po gospodarstwie panoszy, to wtedy guślarz go wypędza. A jakby chciał od ciebie, no nie wiem, miłosny eliksir? No to bym was do czarownicy odesłał. To nie guślarza rzecz. Okej. Znalazłem ciało twojego ojca i spaliłem je. Dobrzeście zrobili. On wróciłby po mnie. Jak to było z twoim ojcem? Naprawdę go zabiłeś? To był zły człowiek. Kiedyś guślarz się go bał, ale potem zmężniał. To, co ojciec robił matce, guślarz nie mógł na to patrzeć. Rozłupał mu łeb siekierą i utopił w bagnie. Ale ludzie wiedzieli. Duch pewnie już nie wróci. Dziękuję wam, Wiedźminie. Przyjmijcie to w nagrodę za pomoc. A jeśli kiedyś będziecie potrzebowali ziół lub leków, to guślarz da wam wszystko za pół darmo. Czyżby zadanie zostało ukończone? Jeszcze zdobywamy 10 poziom. O, 50 punktów. I kasiora. Tak. Zadanie wykończone, pięknie. Że mamy jeszcze trochę czasu, rzućmy okiem, co my tu mamy. Tutaj mamy te pytajniki. Siedlisko potworów. Wiecie co? Mamy chyba petardę. Co to się aktywowało? A, guślarz. Mamy kartacza. Rozpalimy to gniazdo potworów. I jeszcze... Zbadamy te dwa pytajniki na mapie. A na razie zajmiemy się potworami. Ależ mam kata. Co tu mieszczanin robi? O cholera, coś tu się dzieje. Niech bogowie mają cię w swojej burzowej chmury. Wtedy śmierć wyleca. Dobra. I ruszy korowu. Hipokryta. Bo jesteśmy na miejscu. Yeah.
A? O gniazdo guli trzeba je zniszczyć. Gdzie to gniazdo jest? Tutaj? Nie, tutaj. Uciekaj, panie Wiedźmin! Mamy 20 punktów jeszcze doświadczenia za zniszczenie gniazda. Całkiem sporo. Szczerze powiedziawszy, tu jeszcze mamy trochę łupu. Usza, przedmiot mistrzowski i gemerski miecz stalowy. Warto było, naprawdę. Zobaczmy tą kuszę, 5 do 7. Miecz jest całkiem, ale ma obrażenia słabe. Dobra. Teraz czas na kolejne tutaj pytajniki, ale skorzystamy z szybkiej podróży przez kasztel w Rońce. By było szybciej. Kurde, jaka ta gra jest piękna. Człowiek mógłby grać sami dniami. Jest to szybka podróż. A tutaj jest, dobra. Już pamiętam. Dali się kurwa oklepać jak nowigradzkie dziwki. Dobra. Zobaczmy w takim razie. To tutaj się kryje. A, kolejne gniazdo potworów. Dobra. Czyścimy. Ręka mu odleciała. Mamy to. Nie wiem, czy jeszcze... Nie, mam kartacza, dobra. Na pewno coś tu jest. O, proszę, węgiel. To gniazdo w guli, trzeba je zniszczyć. Chyba do dzieła. A? Tu jeszcze coś jest. A, po zniszczeniu gniazda jeszcze możemy tutaj sobie... wszystko pozbierać przedmioty, to tego nie wiedziałem nawet. Dobra, tu jeszcze na mapie mamy jeden punkt. Także tam też się udamy. Patataj, patataj, patataj. Jeżeli ktoś jeszcze nie grał w Wiedźmina, to naprawdę polecam z czystym sumieniem i z czystym sercem. Bo to jest najlepsza gra, jaką do tej pory grałem. A moi drodzy, gram już od 17 lat w gry. Albo i lepiej nawet. Od 97 roku, to będzie 20 lat. Co to jest? Widłogon, o kuźwa. A nie wiem, czy ja chcę z nim walczyć. Spróbujemy. Raczej wątpię, że damy radę, ale dobra. Kuźwa mania.
Aj, aj, aj. Co on robi? Co on robi? Uszą go. Nie kartaczem. Czekajcie, weźmy kuszę. Dobra, ja na razie nie jest źle. Jest. Powiem wam, że nie było wcale tak łatwo. Jakby to miało wyglądać. Co my tu mamy? Konia. Blood added. O kuźde, jakie rzeczy. Ja pierdzielę. 85 do 105. Moc znaku Jirden. Premia przy trafieniu krytycznym 10%, to jest 25. Szansa na krwawienie. Dodatkowe doświadczenie za cios kończący ludzie. No, fajny miecz. Szkoda, że nie zadaje większych obrażeń. Ale ma 3 sloty na... A ta zbroja? 45. Trochę gorsza niestety. Ale generalnie, jak widzicie, warto było naprawdę tutaj przyjść. Nie spodziewałem się takich łupów. Dobra, mam jeszcze kilka minut. Może coś tutaj w pobliżu znajdziemy. Może tutaj pójdziemy na tą wysepkę. Tutaj mam jeszcze jakieś osady małe, wioski. Rzućmy okiem na tą chałupkę. Chciałbym tak umieć pływać jak Wiedźmin. Niestety kraulem mi nigdy nie wychodzi. Nie mogę się nauczyć. Żabką czy tam pieskiem, czy na plecach mi wychodzi, ale tutaj nie ma bata. Nie mogę tej koordynacji ruchowej złapać. Dobra, pozbierajmy te wszystkie zioła tutaj. Boże, mandragory. Gra strasznie nagradza za eksplorację. Nie tak w innych grach, że nie ma praktycznie nic. Tutaj jest, można masę fajnych rzeczy znaleźć. Jak sami widzieliście przed chwilą miecz. Fajny wypad. Rzućmy jeszcze okiem do tej chałupy. Zamknięte. A ja bym użył... A, to nie zadziała. Dobra. Moi drodzy, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że film się wam podobał. Wykonaliśmy jeden quest poboczny, dziady. Także w kolejnym będziemy odcinku wykonywać kolejne misje. Ja się z wami żegnam. Zostawcie lajka, suba. To byłoby na tyle. Cześć, hejas.